I mean, that is ridiculous, isn't it? Witam Was bardzo serdecznie na kanale Detektor Prawdy ze słonecznego Torremolinos w Hiszpanii. Dzisiaj chcielibyśmy poinformować Was, drodzy, o naszych wspólnych planach na przyszłość, ale zanim o tym powiemy, to chciałbym bardzo Wam wszystkim serdecznie podziękować za przybycie na manifestację, która się odbyła 26 marca. Odbiła się ona bardzo szerokim echem, nie tylko w mediach. Nadano temu rozgłos w całej Polsce, ale też i na świecie. Ale też obiła się ona szerokim echem wśród świadków Jehowy, którzy jeszcze długo po tej manifestacji bardzo obszernie komentowali i byli zajęci właśnie tym wydarzeniem. Za miesiąc rozpoczną się kongresy w Polsce i chociaż świadkowie Jehowy jeszcze nie wiedzą dokładnie, jaki będzie program, to my już dokładnie wiemy, dlatego że od 2 tygodni posiadamy już szkice wszystkich wykładów biblijnych i też wszystkich filmów, które się odbędą i które będą celem programu tego zgromadzenia. I dlatego chcielibyśmy kilkoma fajnymi szczegółami się z Wami podzielić. Jednym z części programu będzie 3-częściowy film zatytułowany Pamiętaj o żonie Lota. Jesteśmy już oczywiście po seansie tego filmu i muszę przyznać, że naprawdę byliśmy wręcz zszokowani daleko idącą psychomanipulacją, jaką stosuje Towarzystwo Strażnica. Serdecznie zachęcam i właściwie nawet polecam rodzicom, żeby nie puszczać tego filmu swoim pociechom. Dlaczego? Zobaczcie sami na jeden z fragmentów. Obiecaj mi, że będziesz na pamiątce. Obiecuję. Mamo! Mamo! Nie oglądaj się za siebie. Pamiętaj o żonie Lota. Pamiętaj o żonie Lota. Co się dzieje? Wszystko gra? Marty, wreszcie przyszedłeś! Gdzie? Byliśmy też niezmiernie zdumieni i zaskoczeni, że Towarzystwo Strażnica w dalszym ciągu i po raz kolejny zrzuca winę za swoje fałszywe proroctwa na poszczególnych głosicieli i wiernych. Zobaczcie. We learn to rely on Jehovah in ways we never had before. And that helped when, years later, another test came our way. You see, back then, some were looking to a certain date as signifying the end of this old system of things. A few even went so far as selling their homes and quitting their jobs. I admit, I was ready to see this old system go away too. But something just didn't seem right. Both at meetings and in my personal study, I was reminded of what Jesus said. Nobody knows the day or hour. I was dedicated to Jehovah, not a date. After that year came and went, most of those who had wrong expectations made the needed adjustments, and they stayed. We didn't run away, and we didn't give up. We trusted in Jehovah. Niektórzy świadkowie Jehowy do dziś nie wiedzą o tym, że takie proroctwa były zapisywane w literaturze i przekazywane poszczególnym świadkom Jehowy, że w roku 1975 wydarzy się coś szczególnego, że najprawdopodobniej rozpocznie się tysiącletnie panowanie Jezusa Chrystusa. Ten nastrój oczekiwania był wywołany do takiego stopnia, że niektórzy świadkowie Jehowy oddawali całe swoje majątki, przepisywali na Towarzystwo Strażnica, sprzedawali swoje farmy, szli mieszkać do domków kempingowych, do różnych przyczep i poświęcali całe swoje mienie, życie, środki na to, żeby innych poinformować o tym, że to znamienne wydarzenie zakończy się w 1975 roku. I to jest podła i taka okrutna psychomanipulacja, że teraz za te haniebne, niespełnione proroctwo obarcza się poszczególnych głosicieli.
I dlatego też w opisie filmu zamieszczamy linki właśnie do tych materiałów, żebyście mogli sobie sami sprawdzić, w jaki sposób ciało kierownicze wtedy pisało o roku 1975. I drodzy, w związku z tymi fałszerstwami, z tymi fałszywymi proroctwami i innymi kłamstwami Towarzystwa Strażnica, które doprowadziły już niejednego człowieka i niejedną rodzinę do totalnej ruiny, do totalnego zniszczenia i rozbitych rodzin, chcielibyśmy przeprowadzić taką kampanię informacyjną, żeby jak najwięcej ludzi mogło się dowiedzieć o tej psychomanipulacji, o rozbitych rodzinach, o innych szkodliwych praktykach, które zrujnowały już życie wielu ludziom. I w momencie, w którym będą się rozpoczynać kongresy w Polsce, my też rozpoczniemy szeroko zakrojoną kampanię informacyjną. Dlatego w każdym większym mieście kongresowym będą jeździć lawety informacyjne o właśnie destruktywnych działaniach Towarzystwa Strażnica. A 1 i 2 lipca chcielibyśmy zorganizować taką właśnie manifestację, na którą Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Ta manifestacja będzie miała podobną formę jak ta we Wrocławiu. Kochani, chcielibyśmy powiedzieć, że to właśnie z Waszą pomocą udało się osiągnąć cel. I myślimy podobnie, że również tutaj, dzięki Waszej obecności, uda się poinformować ludzi o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami Świadków Jehowy. I że jeśli dzięki Waszej pomocy uda się chociaż jedną osobę zachęcić do tego, żeby przeanalizowała swoje wierzenia i pomóc jej zrozumieć to, że została podana podłej psychomanipulacji i uratować jej życie, to naprawdę warto. Ale myślę, że dzięki wspólnym naszym wysiłkom jeszcze więcej ludzi się dowie o tym, kim naprawdę są Świadkowie Jehowy i uda się nam im pomóc. Dlatego, drodzy, bardzo serdecznie zapraszamy Was do przybycia 1 lipca i 2 lipca do Warszawy. Wspólnymi siłami możemy więcej. Myślę, że uda nam się osiągnąć nową najwyższą. A w opisie filmu jest wydarzenie, które się znajduje na Facebooku. Wspólnie, razem możemy tam wpisywać się i zachęcać, motywować do tego, żeby zdobyć siły i możliwości do tego, żeby przybyć.